W niedzielę 22 września na tczewskiej Kanonce odbył się rodzinny piknik charytatywny. Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc dla powodzian. Organizatorzy przygotowali m.in. strefę dmuchańców, animacje i kąciki kreatywne dla dzieci czy występy artystyczne. Podczas imprezy tczewianie otworzyli swoje serca i portfele. Jesteśmy na rodzinnym pikniku charytatywnym w Kociewie z powodzianami. Zajęło nam tylko 5 dni przygotowanie tej imprezy. Mnóstwo osób, które się zaangażowały w tą akcję. Mamy tutaj około 100 wolontariuszy. Osób, które od wczesnych godzin porannych rozstawiały namioty, dmuchańce, scenę, przygotowywały całą część artystyczną. Jestem bardzo szczęśliwy, że tylu mieszkańców oraz z okolicznych miejscowości odwiedziło nas na naszej imprezie i ją wsparło. Całkowity dochód z dzisiejszej imprezy zostaje przeznaczony dla powodzian, którzy ucierpieli w ostatniej wielkiej wodzie na południu Polski. Dzień dobry. Kolejny wykonawca zapraszam bliżej.